Wiśniewskiej od sierpnia do maja. Zapraszamy na cztery pory roku Premiership sezonu 2003-2004. Przybył ze wschodu. Jeden człowiek, który zmienił piłkarski krajobraz Anglii. Zakup Chelsea Londyn przez rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza był wydarzeniem niespotykanym w futbolowym świecie. 100 milionów funtów długu Chelsea wyczyścił jeden podpis w książeczce czekowej. Najlepsi piłkarze zaczęli spieszyć do zachodniego Londynu. Przyciągnęły ich wielkie pieniądze. Chelsea z dnia na dzień stała się potęgą. Wielka rywalizacja w składzie po 10 transferach to było wyzwanie dla menedżera Claudio Ranieriego i zarazem cel, integracja zespołu. Poczęła nową dla siebie erę meczem z Liverpoolem, który chciał dorównać wielkiej trójce. Arsenal tymczasem podejmował na Highbury Everton. Manchester United obrony tytułu rozpoczął meczem z Boltonem. Na Old Trafford wybiegł młodziutki Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Wielka trójka zgodnie wygrała. Wyścig trzech rączych koni od startu nabrał imponującego tempa. Chelsea nie była jedynym klubem, w którym pojawiła się nowa świeżość i jakość w Premiership. Middlesbrough sprowadziło na Riverside Stadium Hiszpana Gaiska Mendietę. Menedżer Borough, Steve McClaren, też dosypał łyżeczkę pieprzu do życia angielskiej ekstraklasy. Zaledwie po jednym sezonie w pierwszej lidze Leicester City wróciło do Premiership z 9 nowymi piłkarzami, których transfery kosztowały klub wielkie nic. To będzie mój pierwszy pełny sezon w Premiership. To był karnawał na Walker Stadium, gdzie Leicester zainaugurowało rozgrywki z Southamptonem. 2-0 po 10 minutach, po ostatnim gwizdku podział punktów ze świętymi. Gra na własnym boisku to miała być zmora lisów w całym sezonie. Wolverhampton witał się z Premiership po raz pierwszy w historii na Molineux. Starych, złotych koszulek wilków nie oglądano w najwyższej klasie od 19 lat. Menedżer Dave Jones przewidywał problemy. Pierwszy dzień kampanii przyniósł wilkom kość, na której połamali sobie zęby. Blackburn Rovers poniewierało Matta Mareja aż 5-krotnie. Ze wszystkich Beniaminków najlepsze wrażenie sprawiało Portsmouth, menedżera Harry'ego Redknappa i asystenta Jima Smitha. Pierwszy mecz sezonu tylko to potwierdził. Znokautowali Bolton, a 37-letni Teddy Sheringham ustrzelił na inaugurację hat-trick. Po trzech meczach Portsmouth było na czele tabeli Premiership. To był nasz znakomity początek, ale moi piłkarze muszą pogodzić się z tym, że mogą szybko nadejść czarne chmury i złe dni. Musimy cieszyć. Kiedy Arsenal wybrał się pod koniec września na Old Trafford na pierwszy mecz dwóch gigantów, nikt nie potrafił przewidzieć, co się może zdarzyć. Po nerwowym meczu był bezbramkowy remis. Patrick Vieira dostał czerwoną kartkę za starcie z Rudem Van Nistelrooyem. Kanonierzy oskarżyli go o symulowanie fauli. Kiedy Holender nie wykorzystał rzutu karnego, piłkarze Arsena Wengera sami postanowili wymierzyć Rudowi karę. Na Old Trafford zawrzało. Moim zdaniem Van Nistelrooy przeholował. To świetny piłkarz, ale zbyt często skupia. Ta sportowa nie zostawiła jednak suchej nitki na Arsenalu. Skrytykowała także samego Wengera. Federacja zawiesiła w sumie 6 piłkarzy na 9 meczów. Klubowi zasądzono aż 175 tysięcy funtów kary. Odstawienie od dział kilku kanonierów mogło zniweczyć mistrzowskie plany Londyńczyków. Arsenal pokazał jednak charakter i nie patrzył wstecz.
Nawet woda w rzece Tyne występowała z progów po 6 beznadziejnych meczach Newcastle United. Sroki zleciały do strefy spadkowej. Frustracja osiągnęła zenit po wczesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów. To, co jest nieunikniane, doczekało się pierwszego zwycięstwa dopiero 4 października. Pod koniec sierpnia w czołówce Premier League prowadzącą wielką trójkę dzieliła jednopunktowa różnica. Strefa spadkowa i jej okolice to była duża niespodzianka. Tottenham, Leeds, Newcastle i Wolverhampton. Mocno zdziwili się ci, którzy nie wierzyli w umiejętności trenerskie Chrisa Colemana. Opiekun Fulham udowodnił, że Premiership to dla niego wcale nie za wysokie progi. Londyńczycy pokazali, że wymienianie ich w gronie zespołu zagrożonych spadkiem było całkowitym nieporozumieniem. Gwiazdą drużyny był Luis Saha. Francuz w 13 meczach strzelił 8 goli. Nic dziwnego, że coraz uważniej zaczęli mu się przyglądać przedstawiciele najbogatszych klubów. Nie zawracam sobie tym głowy, w prasie pojawia się sporo informacji na temat. Były to tylko puste słowa, przekonał wyjazdowy mecz z Manchesterem United, wygrany przez Fulham 3-1. Jesień była wyjątkowo ponura dla Leeds. Kryzys klubu z Elland Road pogłębiał się z tygodnia na tydzień. Wyniki Pawi były wprost proporcjonalne do dziury budżetowej wynoszącej 100 milionów funtów. Po porażce 1-6 z Portsmouth pracę stracił Peter Reid. Zastąpił go Eddie Gray, który jako zawodnik sięgał z klubem z Elland Road po najwyższe laury. Myślę, że kibice zdają sobie sprawę z tego, że z najważniejszego zadania w swoim życiu miał utrzymać Premiership klub, który przez 3 miesiące wygrał ledwie 2 mecze na Elland Road. Porażki stały się chlebem powszednim. W październiku naprzeciw siebie stanęli główni faworyci do tytułu mistrzowskiego. What a glorious shot it was. Perez is away. Can he find Horry here? Oh, he can! It's a goal! What a matter! Extraordinary! It's Ronaldo. Liderem tabeli była Chelsea, uwagę zwracały wysokie pozycje Fulhamu i Charltonu. Nieźle prezentowali się Beniaminkowie z Leicester i Portsmouth. W grudniu Liverpool był 14 punktów za czołówką i już wtedy wiedziano na Anfield Road, że mistrzostwo jest poza zasięgiem The Reds, także i w tym sezonie. Po tej porażce z Manchesterem United na głowę Gerarda Houllier spadł mroźny, obfity deszcz krytycznych uwag. Przyznaję, że tytuł w tym roku mamy z głowy. Wyścig o mistrzostwo rozstrzygł, bogacili swoje punktowe dorobki tylko piłkarze wielkiej trójki. Bywało, że Anfield porównywano do sklepu z upominkami. Patrz mecz ze świętymi. Przed Wigilią The Reds wygrali tylko 4 spotkania u siebie. Houllier miał alibi. Na zarzuty odpowiadał wyliczanką kontuzjowanych obrońców. Cierpimy, bo brakuje nam podstawowych piłkarzy. 5 czy 6 reprezentantów. Bolton rozpoczął bożonarodzeniowy plan od meczu z Liverpoolem. Oba zespoły miały tyle samo punktów. Jednak zwycięstwo The Reds zbliżyło ich na 3 oczka do upragnionego 4. miejsca. A na The Valley Charlton wykorzystał w derby Londynu słabszy dzień Chelsea. It's in! What a start! Just over 40 seconds! Mutu with it. And it's glanced in! And it's John Terry! Now Yule for 4. 4-1 to Charlton. They're scoring rather too easily for Chelsea's liking.
Porażka Chelsea była korzystna dla Arsenalu. Kanonierzy pokonali Southampton na St. Mary's i rozpoczęli nowy 2004 rok jako jedyny niepokonany team Premiership. Liverpool odegrał się Chelsea za inaugurację sezonu. Gerard Houllier zgarnął pełną stawkę na Stamford Bridge. Liverpool awansował na piąte miejsce. A za to Manchester United zdobył komplet 9 punktów w 3 świątecznych meczach. Musieliśmy dzisiaj walczyć, pokazać duże umiejętności, które pozwoliły przezwyciężyć determinację rywala. Stąd bonus w postaci punktów. Manchester United został gwiazdą na ligowym bożonarodzeniowym drzewku. Charlton zamykał pierwszą czwórkę. Udana inauguracja spaliła Portsmouth w dalszej części sezonu. W Manchesterze City bito na alarm. Na początku stycznia meczem Portsmouth-Manchester City zakończyła się wielka piłkarska kariera, na którą złożyło się ponad 1000 występów. Po stuknięciu 40 David Seaman wiedział, że nadszedł czas, by zdjąć rękawice. Kevin Keegan zatrudnił następcę Davida Jamesa. City wciąż spadało w dół. James zadebiutował na City of Manchester Stadium z Blackburn. Był tam oczywiście żegnający się weteran David Seaman. Blackburn wyrównało straty zaledwie 5 minut po stracie gola. Remis był 12 meczem z rzędu Manchesteru bez wygranej. Kevin Keegan zaczynał tracić pewność siebie. Jedyna rzecz, jakiej teraz piłkarze Manchester United, Paul Ince i Dennis Irwin z radością zobaczyli znajome twarze na Molineux w Wolverhampton. Wolverhampton Wanderers, the bottom club in the Premiership, lead Manchester United. To było także wydarzenie dla obrońcy Czerwonych Diabłów, Rio Ferdinanda. Jego zapominalstwo, jak się później okazało, kosztować miało Manchester bardzo dużo. Transferowe okno otwarte w styczniu wywołało w niektórych klubach spore kontrowersje. Wprawdzie na zdrowych zasadach do Tottenhamu trafił Jermaine Defoe, lecz już transfery Scotta Parkera do Chelsea i Luisa Sae do Manchesteru nazwano zgodnie w Charltonie i Fulham brakiem lojalności. Saata debiutował ostatniego dnia stycznia z Southamptonem. 12-milionowy zakup Sir Alexa Fergusona zaczął się błyskawicznie spłacać. Gol Francuza pomógł Manchesterowi wygrać 3-2. Arsenal również wydał sporą sumę, 10,5 miliona funtów na najdroższy w historii transfer napastnika Sewilli Jose Antonio Reyesa. W zimowym finale Pucharu Ligi Middlesbrough wygrało z Boltonem 2-1. To było pierwsze trofeum Borough od 128 lat. W sobotę 21 lutego o tej samej porze Arsenal grał na Stamford Bridge z Chelsea, a Manchester United z Leeds. To był dzień zwrotny w wyścigu o tytuł mistrza Anglii. Arsenal był wciąż niepokonany i zwiększał regularnie przewagę nad Czerwonymi Diabłami i Chelsea. Ostatniego dnia lutego Arsenal po 7 kolejnych zwycięstwach rozpoczął swoją samodzielną ucieczkę.
strefie spadkowej znalazły się Leicester, Leeds i Wolverhampton. Zagrożony był Manchester City. Tak skończyła się zima w Premiership. Arsenal wciąż nie zaznał smaku porażki. Kanonierzy stanęli przed szansą ustanowienia nowego rekordu ligi. 30 nieprzegranych meczów od początku sezonu. Trzeba było tylko stawić czoła Manchesterowi United. Reyes. Henry. They mustn't give him room. They have done and he's scored. Oh, there it is. Thierry Henry. He's done it again against Manchester United. Solskjaer. Good looking ball in Van Nistelrooy. And Zaha has put Manchester United level. History for Arsenal. 30 games unbeaten from the start of the season. Za plecami Wielkiej Trójki toczył się bój o czwartą lokatę. Faworytami do małego mistrzostwa były drużyny Liverpoolu i Newcastle. Newcastle skomplikowało sobie życie po porażce z Tottenhamem. Spełniły się, Owen nie strzelił karnego i Liverpool wrócił z Southampton na tarczy. Niedługo potem zespół z Anfield Road pojechał na Highbury. Początek meczu przebiegał po myśli The Reds. Jednak w drugiej połowie Arsenal pokazał Liverpoolczykom miejsce w szeregu. Kłopoty Newcastle i Liverpoolu spowodowały, że do walki o miejsce w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów włączyła się Aston Villa, głównie dzięki golom Juana Pablo Angela. Nie spodziewałem się, że nagle zaczniemy liczyć się w rywalizacji o tak zaszczytne miejsce. To niesamowite, że na kilka kolejek przed końcem jest balon. The Villans pokonali na wyjeździe Middlesbrough dzięki bramce Croucha w 90 minucie. Teraz zawodnicy Olerego czekali na dobre wieści z Old Trafford, gdzie gościł Liverpool. Zespół z Anfield Road punktów jednak nie stracił. W najważniejszym momencie zimną krew zachował Danny Murphy. Now Gerrard. Good kind of handball, but the referee was well placed. Still Gerrard, tackled by Gary Neville, and it is a penalty. And Murphy, of course, is the man for Liverpool. And scores! Ulier triumfował. Nie potknęło się także Newcastle. Drużyna St. James's Park rzuciła na kolana milionerów ze Stamford Bridge. O porażce Chelsea zdecydował przepiękny gol Alana Shearera. Shearer, just look how well he held off Desailly. Kto by się spodziewał, że Liverpool jest w stanie pokonać na wyjeździe Manchester United. Wygrała także. Porażki Manchester United i Chelsea oznaczały, że Arsenalowi do tytułu wystarczał remis na boisku Tottenhamu. Tory mieli szansę przejść przez cały sezon bez porażki. To wprost niesamowite, że jesteśmy tak bliscy tego osiągnięcia, ale nie zamierzam składać żadnych deklaracji. Po prostu nie wiem, czy teraz zachowamy niezbędną koncentrację. Na kanonierów spadł deszcz nagród. Thierry Henry jako pierwszy piłkarz w historii drugi raz z rzędu wygrał plebiscyt, w którym głosowali zawodnicy występujący w angielskiej ekstraklasie.
Fajnie jest odbierać te wszystkie trofea, jednak dla mnie liczą się przede wszystkim osiągnięcia drużyny, a nie indywidualne nagrody. Mamy szansę, zakoń, kiedy wychodzimy na boisko, nie chcemy przegrać. Pierwsza majowa kolejka miała szczególne znaczenie dla zespołów walczących o utrzymanie. O tej samej porze zaczęły swoje mecze Manchester City, Wolverhampton i Leicester City. Manchester do zachowania statusu zespołu Premiership potrzebował zwycięstwa. Gol Wanchopa zbiegł się w czasie z bramką Dicanio dla Charltonu. Rzut karny strzelony przez Włocha zdegradował Leicester City. Wolverhampton pokonał Everton, zachowując cień nadziei na pozostanie w ekstraklasie. Leeds, chcąc utrzymać się w Premiership, musiało wygrać na wyjeździe z Boltonem. To było jednak zadanie ponad siły drużyny Ediego Greya. Pedersen now with a cross. Oh, it's an own goal from Ian Hart. It is the end of the Premier League road for Leeds United. Leeds United po raz pierwszy w swojej historii spada z Premiership. Ostatni dzień rozgrywek miał dać odpowiedź na pytanie, kto zagra w pucharze UEFA. W lepszej sytuacji była Aston Villa. Wystarczyło, żeby wygrała z Manchesterem United. Jednak gol Ronaldo szybko rozwiał marzenia fanów The Villans. Newcastle wykorzystało potknięcie Willi i rzutem na taśmę wywalczyło prawo gry w pucharze UEFA. Czwarte miejsce zajął Liverpool, ale ta pozycja wcale nie zadowoliła prezesów z Anfield Road. Ulie został zdymisjonowany. Chelsea zakończyła sezon zwycięstwem nad zdegradowanym Leeds. Klub ze Stamford Bridge zdobył tytuł wicemistrzowski. Kibice owacją na stojąco podziękowali trenerowi Ranieriemu, który nie krył wzruszenia. Roman Abramowicz też bił brawa Włochowi, prawdopodobnie na pożegnanie. Starałem się jak najlepiej wykonać swoją pracę. Nie wiem, co będzie dalej. Piłka jest po strugurki bez porażki, powtarzając wyczyn Preston North End z 1889 roku. Mistrzem Anglii został Arsenal na drugim miejscu, Chelsea. W eliminacjach do Ligi Mistrzów zagrają Manchester United i Liverpool. W pucharze UEFA Newcastle i zdobywca Pucharu Ligi Middlesbrough. Do pierwszej ligi spadają Leicester City, Leeds i Wolverhampton. A sezon 2003-2004 żegnamy twarzami tytułu. Wieloma ciekawymi i zaskakującymi rozstrzygnięciami. Błyszczały stare gwiazdy, ale na firmamencie pojawiły się także nowe. Dziś zapraszamy na magazyn Serie A, w którym podsumujemy wszystko to, co działo się w tym sezonie na Półwyspie Apenińskim. Serie A, serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym magazynie przedstawimy Państwu w telegraficznym skrócie wszystkie najważniejsze mecze tego sezonu. Spotkania, które zadecydowały o tym, że tytuł przypadł Milanowi. Choć jak wszyscy pamiętamy, niemal do ostatniej kolejki toczyła się zacięta walka o Scudetto z Romą. W całej tej drodze bardzo ważnym człowiekiem był Andriy Szewczenko, który zdobył koronę króla strzelców. Jego sylwetka
także w dalszej części naszego magazynu. Juventus rozpoczął ten sezon od dwóch zwycięstw, jednak kłopoty mistrzów Włoch rozpoczęły się w trzeciej kolejce, kiedy kontuzji doznał Alessandro Del Piero. W sumie nie był to udany sezon dla kapitana Starej Damy, więcej się leczył niż grał. Natomiast Roma zarówno na stadio Delle Alpi, jak i w całych rozgrywkach zaprezentowała się z jak najlepszej strony. Wiele pociechy trener Fabio Capello miał z Rumuna Cristiana Cibu. W Turynie po dobrym zaciętym meczu spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Drugiego gola strzelił Jonathan Zebina, który od nowego sezonu będzie zawodnikiem Juventusu Turyn. W piątej kolejce doszło do derbów Mediolanu. Podczas tego meczu po raz pierwszy wszystkim objawił się wielki talent Brazylijczyka Kaki. Jak się okazało, 22-letni pomocnik, którego Milan kupił za 8 milionów dolarów, stał się największym odkryciem sezonu. Milan strzelił 3 gole, Inter odpowiedział tylko jednym. Tydzień później, po remisie 2-2 z Brescią, trener Hector Raul Cooper został zwolniony ze stanowiska. Kontrowersyjnego Argentyńczyka zastąpił Alberto Zaccheroni. W ósmej kolejce Milan podejmował Juventus. Długo na bramkarza Dide nie potrafił znaleźć sposobu Marco Di Vaio, który w pierwszej fazie sezonu godnie zastępował kontuzjowanego Del Piero. Podobnie zresztą w Milanie Jondal Thomason sprawił, że niezauważane przeszły problemy ze zdrowiem Filippo Inzagiego. Kiedy zanosiło się na zwycięstwo gospodarzy, w 84. minucie Di Vaio strzelił piękną bramkę. Tamten mecz zakończył się remisem 1-1. Tego listopada oczy piłkarskiej Europy były skierowane na Rzym. Derby Wiecznego Miasta rozstrzygnęły się w ostatnich minutach. Wielką sławą okrył się wówczas Brazylijczyk Mancini, który strzelił gola marzenie. Prawy pomocnik Romy świetnie zastąpił bardziej doświadczonego, oddanego do Milanu Marcosa Cafu. Sezon Brazylijczyk podsumował 8 bramkami i 9 asystami. Wynik listopadowych derby ustalił Emerson, którego przyszłość w Romie stoi pod znakiem zapytania. Rewanżowe derby stolicy Italii rozegrane były na raty i zakończyły się remisem. Od 11 kolejki rozpoczął się odwrót Juventusu. Choć Inter stawił się w Turynie poważnie osłabiony, z tego powodu skazany był na pożarcie, to wygrał zdecydowanie i zasłużenie. Bohaterami byli dwaj napastnicy, Julio Ricardo Cruz oraz Obafemi Martins. Ten drugi potwierdził opinię wielkiego talentu. Triumfował Alberto Zaccheroni, który po przejęciu posady trenera Interu raz zremisował i odniósł 6 kolejnych zwycięstw. Grudzień nie był udanym miesiącem dla Milanu. Bolesna była zwłaszcza porażka w pucharze interkontynentalnym z Boca Juniors. Argentyńczycy lepiej wykonywali rzuty karne. Także ten element gry przesądził o przegranej z Udinese. Bo gdyby Andrea Pirlo wykorzystał jedenastkę, to Udinese raczej nie wywiozłby 3 punktów w San Siro. Więcej razy Milan u siebie nie przegrał, natomiast piłkarze z Udine bardzo miło będą wspominać wyprawę do Mediolanu, gdzie pokonali także Inter.
2004 rok zaczął się w lidze włoskiej od mocnego uderzenia. 6 stycznia liderująca Roma grała z drugim w tabeli Milanem. Tamten wieczór należał do Andrija Szewczenki. Żaden inny zawodnik nie pokonał Pelizzolego na Stadio Olimpico aż 2 razy. A miał jeszcze do tego wielką okazję, by uzyskać hat-trick. To także był jeden z nielicznych meczów, w którym zawiódł kapitan Romy Francesco Totti. Siła ofensywna Romy opierała się więc w tamtym momencie na Antonio Cassano, który dzięki równej formie trafił do reprezentacji Włoch, w której debiutował w meczu w Warszawie z reprezentacją Polski. Cassano aktualnie sposobi się do wyjazdu na Mistrzostwa Europy, gdzie stanowić będzie bardzo ważny element gry wraz oczywiście z Francesco Tottim. W pierwszej rundzie Roma była liderem półmetka, ale miała tyle samo punktów co Milan. Te dwie drużyny nadawały ton rywalizacji o Mistrzostwo Włoch. Niewątpliwie największym rozczarowaniem tego sezonu była wówczas bardzo słaba postawa Perugii. W tabeli najlepszych strzelców prowadził Szewczenko przed Francesco Tottim i Davidem Trezeguet. Rundę rewanżową rozpoczynamy od 20. kolejki i pogromu Juventusu w Rzymie. Nawet w najczarniejszym koszmarze trenerowi Marcello Lippiemu nie mógł wyśnić się podobny przebieg meczu. Francesco Totti i Antonio Cassano byli nie do powstrzymania dla obrońców Juventusu, którzy uciekali się do fauli, czego konsekwencją były rzut karny i czerwona kartka dla Paolo Montero. Bianconerim nic się nie udawało i nawet David Trezeguet nie wykorzystał jedenastki. Roma wygrała 4-0, by kilka tygodni później w równie imponujący sposób i także na Stadio Olimpico rozprawić się z Interem Mediolan. Premier Włoch i honorowy prezydent Milano Silvio Berlusconi nie miał po pierwszej połowie meczu z Interem radosnej miny. W końcu to lokalni rywale prowadzili 2-0, a bramkarza Didę pokonali najpierw bezpośrednio z rzutu rożnego Dejane Stankowicz, a potem Cristiano Zanetti. Tuż po przerwie Brazylijczyk Adriano sprowadzony w styczniu z Parmy za 23 miliony euro zmarnował doskonałą sytuację na pogrążenie Milanu. Później Rossoneri przeszli cudowną metamorfozę i wynik meczu odwrócił się za sprawą Jonadala Tomasona, Kaki i Clarence'a Seedorfa. Pamiętne, tak scharakteryzował 257 derby Mediolanu Berlusconi, który rozkazał trenerowi Ancelottiemu wystawianie od początku meczu zawsze 2 napastników.
Na pomoc Lazio w meczu z Milanem bardzo liczyli piłkarze Romy. Nic z tego, górą byli goście z Mediolanu. Tym samym Milan zrewanżował się drużynie Roberto Manciniego za porażkę w półfinale Pucharu Włoch. Właśnie w krajowym pucharze znalazło pocieszenie targane finansowymi kłopotami Lazio, które w finale okazało się lepsze od Juventusu Turyn. Rozbity Juventus nie powstrzymał w 25. kolejce rozpędzonego Milanu. Kolejnego gola na swoje konto zapisał Andrii Szewczenko, ale na wyżyny umiejętności wspiął się Holender Clarence Seedorf, który swego czasu jako zawodnik Interu także strzelił Bianconerim 2 gole. Powody do dużej satysfakcji miał trener Carlo Ancelotti. Niedoceniany w Turynie, gdzie dwukrotnie wywalczył tylko wicemistrzostwo Italii, wielkich sukcesów doczekał się właśnie z Milanem. W 27. kolejce sypnęło niespodziankami. Milan do przerwy przegrywał u siebie z Chievo 0-2, ale ostatecznie uratował jeden punkt, bo w 4. minucie doliczonego czasu gry wyrównał niezawodny Szewczenko. Roma jednak nie wykorzystała potknięcia rywala, ba, spisała się jeszcze gorzej. Oddała na Stadio Olimpico komplet punktów przeciętnej Bolonii. Roberto Baggio z Brescia odebrał nagrodę za 200. gola w Serie A, którego strzelił 14 marca w meczu z Parmą. Koniec tego sezonu to również koniec wielkiej kariery dla Roberto Baggio, a także buty na kołku postanowił zawiesić Giuseppe Signori. Najstarsi kibice Interu nie pamiętają sezonu, w którym ich ulubieńcy dwukrotnie pokonali Juventus. W Turynie było 3-1, a w rewanżu skończyło się na 3-2. Znów czerwoną kartkę zobaczył najbrutalniej grający piłkarz w całej historii Serie A, czyli Paolo Montero. Po tej porażce Juventus spasował i zadowolił się utrzymaniem 3. miejsca. Trener Marcello Lippi prawdopodobnie już wtedy podjął decyzję o opuszczeniu po sezonie klubu, z którym tyle osiągnął. Natomiast Inter nadal walczył o 4. miejsce i udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu Milan o 6 punktów wyprzedzał Romę. Zatem drużyna Fabio Capello, aby przedłużyć nadzieję na mistrzostwo Włoch, musiała na San Siro wygrać. Jednak od 2 minuty po uderzeniu Szewczenki przegrywała 0-1. Na początku drugiej połowy sędzia Domenico Messina nie zauważył zagrania ręką w polu karnym Ukraińca, czym rozsierdził Rzymian i wypaczył wynik meczu. Milan ostatecznie wygrał i po raz 17 zdobył Scudetto. W ostatniej kolejce trwała walka o 4. miejsce i utrzymanie w Serie A. Cel osiągnął Inter, w czym największa zasługa Brazylijczyka Adriano, który właściwie w pojedynkę rozbił Empoli. Ten zespół razem z Anconą i Modeną opuścił 1. ligę. W barażach z 6. zespołem Serie B zagra Perugia, która na finiszu wygrała 3 mecze z rzędu.
podsumowanie sezonu 2020. Andrii Szewczenko z Milanu po raz drugi w karierze zdobył koronę króla strzelców Serie A. Co ciekawe, zarówno w 2000 roku, kiedy debiutował w lidze włoskiej, jak i teraz tytuł najskuteczniejszego dały mu 24 gole. 27-letni Ukrainiec trafił do Milanu w 1999 roku, a Dynamo Kijów otrzymało w zamian 25 milionów dolarów. Przez 5 sezonów występów w Serie A strzelił 91 goli, co daje mu 9 miejsce w klasyfikacji uwzględniającej ciągle grających snajperów. Szewczenko zrehabilitował się w pełni za poprzedni nieudany sezon, kiedy prześladowały go kontuzje. Teraz takiego napastnika każdy klub chciałby mieć u siebie. Wielkie pieniądze, ponoć ponad 30 milionów euro, chciałby wyłożyć Roman Abramowicz z Chelsea Londyn. Jednak wiceprezydent Milanu Adriano Galliani konsekwentnie i stanowczo ucinał wszelkie spekulacje na ten temat. Szewczenko jest nie na sprzedaż, co zresztą potwierdziło się niedawno, bo 25 maja, kiedy ukraiński napastnik przedłużył z Milanem kontrakt do 2009 roku. Szewczenko to jeden z wielkich nieobecnych Euro 2004. Z prostego powodu, bo Ukraina nie zakwalifikowała się na te mistrzostwa. Dla niego zatem rozpoczęły się już wakacje, a od nowego sezonu znów będzie czarował nas, kibiców, i niepokoił najlepszych obrońców i bramkarzy w Serie A. ...716 bramek. Wiele było bardzo ładnych. My na deser wybraliśmy dla Państwa te, naszym zdaniem, najpiękniejsze. A zatem zapraszamy. W nowym sezonie, który zacznie się w ostatni weekend sierpnia, z uwagą śledzić będziemy grę Grzegorza Rasiaka w barwach Sieny. Może jego gole także będą wymieniane wśród tych najpiękniejszych. Następny magazyn Serie A już w nowym sezonie. Do usłyszenia.
wszystkich za nami. Cudowne bramki, kuriozalne kiksy, niecodzienne gole samobójcze, radości, smutki, nerwy piłkarzy i trenerów. Dziś przez najbliższe 23 minuty zapraszamy Państwa na to, co było najzabawniejsze, najpiękniejsze i najdziwniejsze we Francji w ostatnim sezonie. Oglądajcie! Your love, baby.
six o'clock in the morning, and I'm looking for you in a flat. I was ready to give you my life, like every time you were around. Something wrong with another man's phone, messing wrong with another guy. All you do is mess around, it's gonna be bad. Thank you.
We gotta make it. 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 We gotta make it.
2004 w Primera División należał do Walencji. Zawiódł zresztą nie tylko w lidze, Real Madryt. Zaimponowała natomiast grą, zwłaszcza w rundzie rewanżowej Barcelona. Rewelacyjny był Ronaldinho. Do końca sezonu trwała zacięta walka o miejsca w europejskich pucharach i utrzymanie w ekstraklasie. Wojnę nerwów w górnej części tabeli wygrały ostatecznie Athletic Bilbao i Sevilla. W lidze pozostanie na pewno Espanyol, spadnie natomiast uczestnik Ligi Mistrzów Celta Vigo. Tuż przed końcem minionego sezonu pożegnano w Hiszpanii byłego prezesa Atletico Madryt, Jesusa Gila. Zapraszamy na podsumowanie rozgrywek Primera División. Wydarzeniem pierwszej kolejki Primera División był bez wątpienia występ w barwach Realu Madryt Davida Beckhama. Były gwiazdor Manchester United nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu ligowego. W spotkaniu z Betisem już w trzeciej minucie wykończył znakomitą akcję Zidana, Ronaldo i Raula. Potopieczni Queirosa wygrali mecz ostatecznie 2-1, udanie rozpoczynając sezon, w którym los Galacticos, jak zaczęto mówić o Realu, mieli sięgnąć po 3 trofea, Mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz Klubowy Puchar Europy. Jakże odmienne nastroje panowały na Santiago Bernabeu w ostatniej kolejce. Było również goło, ale nikomu nie było do śmiechu. Po drugiej kolejce mówiło się głównie o fantastycznej akcji i golu, jakiego strzelił w meczu z Sewillą gwiazdor Barcelony, Ronaldinho. Brazylijczyk dał popis swoich nadzwyczajnych umiejętności i jeszcze nie raz podczas tych rozgrywek miał czarować fanów swoim talentem. Zanosiło się na fantastyczny sezon Realu Madryt, kiedy w trzeciej kolejce królewscy rozgromili u siebie Real Valladolid aż 7-2. Dwa gole zdobył Raul, jednego w bardzo niekonwencjonalny sposób. Real jak na razie zdobywał piękne bramki, ale rywale nie byli gorsi. Fantastycznym strzałem przewrotką popisał się napastnik Malagi Edgar. Jego zespół uległ jednak Los Galacticos 1-3. Po czterech kolejkach komplet punktów miało tylko Deportivo La Coruña. W piątej kolejce zachwycił nas gol specjalisty od rzutów wolnych, czyli Marcosa Asunsao. Po jego trafieniu Betis pokonał na wyjeździe 1-0 Saragossę. Po tej serii spotkań Deportivo przegrało z Osasuną, tracąc pozycję lidera na rzecz Walencji. Real Madryt był trzeci, Barca na razie szósta. W strefie spadkowej na wiele miesięcy zadomowił się Espanyol. Najładniejszego gola w szóstej kolejce zdobył Brazylijczyk Ricardo Oliveira. Po jego trafieniu Walencja pokonała na Camp Nou Barcelonę, która po tej porażce spadła już na 9. miejsce w tabeli. Deportivo natomiast rozgromiło u siebie Atletico Madryt aż 5-1. Jedną z bramek zdobył Urugwajczyk Walter Pandiani, który do siatki rywali trafiał w każdym z pierwszych meczów sezonu. Potem nie szło mu już tak rewelacyjnie. Uwaga, po tej porażce Atletico było na 18. pierwszym ze spadkowych miejsc. Najładniejszego gola siódmej kolejki naszym zdaniem strzelił zawodnik Albacete David Sanchez. Przyczynił się do zwycięstwa nad Realem Sociedad 2-1, ale przez niemal cały sezon obydwie drużyny głównie myślały, jak uratować się przed spadkiem. Wydarzeniem kolejki był bezsprzecznie mecz na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmowała Deportivo La Coruña. Od początku sezonu katalońscy kibice nie oglądali na swym stadionie zwycięstwa Barcy. Na przerwanie złej serii musieli poczekać jeszcze 2 tygodnie do meczu z Mursią. Gole dla zespołu Javiera i Rurety na Camp Nou strzelili Albert Luque w 40 minucie i Sergio po podaniu Valerona w 70. Co ciekawe, Barcelonie w rozgrywkach o Puchar UEFA szło jak po maśle, w lidze fatalnie. Po tej porażce zespół Franka Rijkaarda spadł aż na 11. miejsce w tabeli. Zidane, Raul i wielu innych zawodników Realu po zakończeniu rozgrywek przyznało, że był to ich najgorszy sezon w karierze. Ale nie zawsze było tak źle. Zizou przebłysk swego geniuszu miał choćby w spotkaniu 8. kolejki, w którym strzelił fantastycznego gola Racingowi. Deportivo po zwycięstwie z Barceloną na Camp Nou w 8. kolejce podejmowało Nariazor Valencię. Mistrz Hiszpanii doznał wówczas pierwszej porażki w sezonie.
Gole dla zespołu Irurety strzelali tym razem Valeron w 16 minucie i Diego Tristan już na 2-1 w 80. Honorowe trafienie dla zespołu Walencji zdobył Miguel Mista. Po tym zwycięstwie Deportivo zostało nowym liderem Primera División. Valencia spadła natomiast na trzecie miejsce. Była tuż za Realem Madryt. Barcelona poprawiła swoją lokatę. Po 8 kolejkach była siódma w tabeli. Golem 10. kolejki uznaliśmy trafienie Fernando Torresa, napastnika Atletico Madryt, w spotkaniu z Betisem Sevilla. Obydwa zespoły miały w minionym sezonie duże aspiracje, sięgające nawet kwalifikacji Ligi Mistrzów. Obydwa nie zakwalifikowały się nawet do rozgrywek o Puchar UEFA. Atletico ma jeszcze na to szansę via Puchar Intertoto. Ruben Baraja popisał się pięknym trafieniem w kolejnej serii spotkań. Valencia przegrała jednak na Mestalla z Racingiem Santander 1-2. Z kolei Real Madryt doznał najdotkliwszej porażki w sezonie na wyjeździe, ulegając Sewilli aż 1-4. Królewscy z Madrytu odbili sobie tamto niepowodzenie w następnym meczu. Na Santiago Bernabeu pokonując Albacete 2-1. Jedną z najładniejszych bramek 12 kolejki zdobył David Beckham. Real wyszedł na prowadzenie w tabeli, z którego cieszył się tylko przez tydzień. Jedną z ładniejszych bramek tego sezonu może pochwalić się też napastnik Osasuny, pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej, Ibrahima Bakayoko. Jego gol dał remis w meczu z Realem Madryt. Osasuna, która ledwo uratowała się przed spadkiem w poprzednim sezonie, była rewelacją pierwszej rundy. Przez wiele tygodni utrzymywała się w czołówce. Była przez długi okres napremiowanym grą w eliminacjach do Ligi Mistrzów w czwartym miejscu. W derby Madrytu padł najszybciej strzelony gol minionego sezonu. Od pierwszego gwizdka sędziego minęło zaledwie 14 sekund, gdy Ronaldo umieścił piłkę w siatce Atletico. Brazylijczyk prezentował w tamtym czasie bardzo dobrą dyspozycję. Był to już jego 11 gol w sezonie. Real Madryt pokonał swego lokalnego rywala 2-0 i na dobre zadomowił się na pierwszym miejscu w tabeli. W tej samej kolejce Barcelona doznała kompromitującej aż 1-5 wyjazdowej porażki z Malagą. Była to już szósta przegrana piłkarzy Rijkaarda w sezonie, nie licząc porażki z Realem, również najbardziej bolesna. Dlatego w zupełnie odmiennych nastrojach spotkali się piłkarze obu drużyn. W hicie 15 kolejki na Camp Nou Barcelona podejmowała Real Madryt. W zespole Franka Rijkaarda zabrakło jego podstawowego, znakomitego piłkarza, rozgrywającego Ronaldinho. Brazylijczyk z powodu kontuzji oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. 37. minuta meczu. Z lewej strony jest Zinedine Zidane, wykłada piłkę przed pole karne Roberto Carlosowi. Rykoszet myli bramkarza Barcelony, Real obejmuje prowadzenie. Jednobramkowym prowadzeniem zakończyła się pierwsza część spotkania na Camp Nou. W drugiej, w 73. minucie, z lewej strony jest Roberto Carlos, w polu karnym Raul i Ronaldo. Piłka trafia do Brazylijczyka, który podwyższa na 2-0. Ostatecznie Real zwyciężył na Camp Nou 2-1. Honorowe trafienie dla zespołu Franka Rijkaarda zaliczył Patrick Kluivert w 82. minucie meczu. To była pierwsza wygrana królewskich na Camp Nou od 20 lat. Po tym zwycięstwie Real nabrał wielkiej pewności siebie, stał się głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego. Czarno widziano natomiast przyszłość przeżywającej kryzys Barcelony, która znowu spadła w tabeli aż na 11 miejsce, tracąc do prowadzącego Realu już 13 punktów. Najpiękniejszego gola 16 kolejki strzelił Argentyńczyk Matias Lecky, piłkarz Atletico, które zremisowało na wyjeździe 2-2 z Celtą Vigo. Piłkarze z Galicji tak koncentrowali się na występach w Lidze Mistrzów, dotarli aż do 1/8 finału, zapominając o krajowych rozgrywkach, że w końcu spadli do drugiej ligi. W tej samej kolejce Barcelona wygrała derby z Espaniolem i przesunęła się na 9 miejsce w tabeli. W 17 kolejce za bramkę tej serii spotkań uznaliśmy trafienie Arandy z Albacete. Ten gol jednak dał tylko remis w meczu z Atletikiem Bilbao. Yeah.
Raul Tamudo zdobył obydwa gole w zwycięskim meczu Espanyolu z Majorką. Pierwszego, którego właśnie oglądamy, strzelił po 20 sekundach. Za jego sprawą Espanyol odniósł dopiero trzecie zwycięstwo w sezonie. Drużynę prowadził już Luis Fernandez, który zastąpił Javiera Clemente. W odmiennych nastrojach po tej serii spotkań byli fani Barcelony. Zespół Rijkaarda przegrał na wyjeździe z Racingiem 0-3 i spadł na 12 miejsce w tabeli, tracąc wówczas do lidera Realu Madryt, uwaga, aż 18 punktów. To był najgorszy moment Barcelony w całym sezonie. A na zakończenie pierwszej rundy rozgrywek fantastycznym rajdem popisał się powracający po długiej przerwie spowodowanej leczeniem kontuzji ścięgna Achillesa Alfonso. Napastnik Betisu przeprowadził rajd slalomem w meczu z Malagą, który jego drużyna wygrała aż 3-0. Betis świetnie radził sobie na początku roku, ale pod koniec sezonu o wiele słabszymi występami zaprzepaścił szansę na występy w Pucharze UEFA. I oto tabela po pierwszej rundzie sezonu 2003-2004. Na prowadzeniu Valencia punkt przewagi nad Realem Madryt. Trzecie było Deportivo, czwarte Atletico. Barcelona dopiero na 7. pozycji. W strefie spadkowej na dobre zadomowiły się Real Murcia i Espanyol. Celta, późniejszy spadkowicz na 17 pozycji, Real Valladolid, kolejna drużyna zdegradowana do drugiej ligi, w tym momencie była na 12 miejscu. Najładniejszego gola pierwszej kolejki rewanżowej zdobył Peter Luxem z Celty Vigo. Jego zespół zremisował z Murcją 2-2. Już wtedy zanosiło się na spadek Murcji, ale mało kto przypuszczał, że los tej drużyny podzieli też Celta. Przypomnijmy jeszcze raz, uczestnik Ligi Mistrzów. W tamtym okresie mało kto też przypuszczał, że Real Madryt może nie zdobyć przynajmniej jednego z trzech zaplanowanych trofeów. Na medal spisywał się jeden z gwiazdorów galaktycznej drużyny, czyli Ronaldo. W meczu z Villarreal zdobył już swego 16. gola w sezonie. Claudio Raducanu był bohaterem meczu, w którym Espanyol pokonał o wiele wyżej notowany Villarreal i to na boisku rywala. Rumuński napastnik strzelił jedynego zwycięskiego gola dla Espanyolu w samej końcówce meczu. Był to dodatkowo jego debiutancki gol w Primera División. Raducanu przez swą radość niechcący sprokurował bardzo niebezpieczne zdarzenie. Podbiegł pod sektor zajmowany przez swoich kibiców, rzucił w ich stronę swoją koszulkę. Fani jednak napierając na barierkę spadli z około 3-metrowej wysokości. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Kolejną wspaniałą bramkę w spotkaniu z Osasuną zdobył Ronaldinho. Podawał mu Edgar Davids, Holender sprowadzony w przerwie zimowej z Juventusu Turyn. Odmiana stylu gry Barcelony to w wielkiej mierze jego zasługa. Podopieczni Rijkaarda wygrywali mecz za meczem i na nowo odżywały nadzieje kibiców tego klubu, jeśli nie na tytuł, to na miejsce w ścisłej czołówce tabeli. Ronaldinho kolejnego wspaniałego gola strzelił też w następnej kolejce, w kolejnym zwycięskim meczu Barcelony, tym razem nad Atletico Madryt. Po tej wygranej Barca była już czwarta w tabeli. Jednak wydarzeniem 24. serii spotkań był mecz lidera z wiceliderem tabeli. Real Madryt podejmował na Santiago Bernabeu Walencję, nad którą miał tylko 2 punkty przewagi. Wówczas mówiło się, że będzie to mecz o mistrzostwo Hiszpanii. Negatywnym bohaterem tego spotkania był sędzia Tristante Oliva, który wypaczył wynik na niekorzyść Walencji. Zespół Rafaela Beniteza od 74. minuty prowadził 1-0. Strzelcem gola był Roberto Ayala. Jednak w trzeciej z doliczonych minut sędzia Tristante Oliva w porozumieniu ze swoim asystentem podyktował rzut karny dla Realu. Arbiter dopatrzył się przewinienia Marczeny w polu karnym właśnie w tym starciu z kapitanem Realu, Raulem Gonzalesem. Rzut karny na bramkę zamienił Luis Figo. Real utrzymał 2 punkty przewagi w tabeli nad drugą Walencją.
następnym tygodniu Real Madryt zrehabilitował się swojej publiczności, wygrywając w Barcelonie z Espaniolem aż 4-2. Jedną z bramek zdobył Brazylijczyk Ronaldo. Roni strzelił swojego 21. gola w sezonie. W tej kolejce Real zwiększył przewagę nad Valencią do 5 punktów, Deportivo traciło 6, a Barcelona jeszcze 13 punktów. Gola 26. kolejki przyznaliśmy Fernando Torresowi z Atletico Madryt. El Niño strzelił jedynego na wagę 3 punktów gola w ostatnich sekundach meczu z Majorką. Real miał już 8 punktów przewagi nad Valencją, 9 nad Deportivo i wciąż 13 nad Barceloną. Jedną z wyróżniających się postaci minionego sezonu był bez wątpienia Raul Tamudo ze Espanyolu. W 27. kolejce jego zespół rozgromił na wyjeździe Celtę aż 5-1, a Tamudo zdobył w tym meczu wspaniałą bramkę. Real Madryt zaczyna trwonić przewagę nad grupą pościgową po remisie z Racingiem 1-1. Fantastyczną bramkę na swoim koncie zapisał w tym sezonie także Benjamin z Betisu. To trafienie uzyskał w meczu z Osasuną, mistrzem remisów minionych rozgrywek. Piłkarze Javiera Aguirre podzielili się punktami w 13 spotkaniach. Atletico skrupulatnie dążyło do celu, jakim było zakwalifikowanie się do Pucharu UEFA. Zwycięstwo 2-1 nad Betisem było w dużej mierze zasługą strzelającego wspaniałego gole Fernando Torresa. Real Madryt dostał lanie w Bilbao 2-4 i miał już tylko punkt przewagi nad Walencją, która pogoniła Majorkę aż 5-1. W następnym tygodniu ostre lanie zebrał u siebie od Walencji Racing, który przegrał 0-3. Bardzo ładną akcją popisał się Vicentem, który ze wszystkich pomocników Primera División strzelił w minionym sezonie najwięcej goli, aż 12. Tego wyjątkowo prawą nogą. Na miano najlepiej wykonującego rzuty wolne naszym zdaniem zasłużył Marcos Assunção. Brazylijczyk nie dał szans bramkarzowi Deportivo, a mecz zakończył się remisem 2-2. Real Madryt w tej kolejce otrzymał jednopunktowe prowadzenie nad Walencją. Jedenastego kwietnia miał miejsce punkt zwrotny w rozgrywkach. W meczu Valladolid z Barceloną znowu błyszczał Ronaldinho, jeden z autorów 3 bramek zdobytych przez Barcę. Kolejne zwycięstwo ekipy z Camp Nou. Jednak do wielkiej sensacji doszło na Santiago Bernabeu, gdzie Real przegrał pierwszy mecz w sezonie na własnym boisku. Został rozgromiony przez Osasunę aż 0-3. Pierwszego gola już w pierwszej minucie tego spotkania zdobył Valmir Ovaldo. Nieporozumienia piłkarzy Realu Madryt we własnym polu karnym, ten pierwszy gol strzelony został po rzucie rożnym, wykorzystał w 43. minucie gry Pablo Garcia. Do przerwy królewscy przegrywali na Santiago Bernabeu z Osasuną 0-2. Nie mógł uwierzyć w to, co dzieje się na Santiago Bernabeu. Bramkarz Realu, Iker Casillas, po raz trzeci musiał schylić się do siatki w 62. minucie, kiedy wynik meczu ustalił Moa. Po tej porażce Real stracił prowadzenie w tabeli na rzecz Walencji, chociaż jeszcze wtedy mało kto przypuszczał, że już do końca sezonu nie wróci na fotel lidera. Jedną z piękniejszych bramek minionych rozgrywek zdobył także Joseba Echeverria. Atletik pokonał późniejszego triumfatora Pucharu Hiszpanii Real Saragossa 4-0. Baskowie ostatecznie obronili do końca 5. miejsce w tabeli, dające prawo gry w Pucharze UEFA. Po 33. kolejce Walencja i Real Madryt zrównały się punktami. Walencja zremisowała wtedy z Sociedad u siebie 2-2. Real pokonał w derby Madrytu Atletico 2-1. Jednak w 34. serii spotkań liczył się tylko jeden mecz. Na Santiago Bernabeu przyjechała Barcelona. To miał być wielki rewanż za porażkę w pierwszej rundzie z Realem na Camp Nou. Jednak mecz układał się dobrze dla królewskich. Pierwsza połowa była zdecydowanie dla nich, jednak ta pierwsza część meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. W 54. minucie Santiago Solari uzyskał prowadzenie dla zespołu Carlosa Queiroza.
Jednak 3 minuty później rezerwowy piłkarz Franka Rijkaarda, jego rodak Patrick Kluivert, doprowadził do wyrównania. Piłkarzom Realu nie wyszła ta pułapka offside'owa. Świetnie lewą stroną włączył się obrońca Barcelony Giovane van Bronckhorst, a później wyłożył piłkę do pustej bramki napastnikowi Barcelony. Zespół Franka Rijkaarda remisował 1-1. Dodatkowo sędzia Van Peres Burul wyrzucił z boiska, pokazując drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, pomocnikowi Realu Madryt, Portugalczykowi Luisowi Figo. Za to właśnie zdarzenie. Nie było faulu, jednak Real musiał kontynuować ten mecz w dziesiątkę. W 85. minucie przewagę liczebną wykorzystała Barcelona. Kapitalne podanie. Ronaldinho na bramkę zamienił Xavi. Barcelona po tym meczu traciła do Realu już tylko 4 punkty, a przecież w pewnym momencie pod koniec pierwszej rundy ta strata wynosiła aż 18 punktów. W 35. kolejce Christian Alvarez zdobył jedną z dwóch bramek w wyjazdowym spotkaniu z Osasuną. Po tym zwycięstwie Racing praktycznie zapewnił sobie utrzymanie w Primera División. W tej samej serii spotkań Real Madrid przegrał, tym razem z Deportivo, Valencia pokonała Betis, Barca wygrała ze Espaniolem. Podobnie jak przed 2 laty, Valencia zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii na boisku rywala. Było to możliwe dzięki zwycięstwu nad Sewillą, ale zadanie nowym mistrzom Hiszpanii ułatwili też rywale. Real przegrał 3 z rzędu mecz u siebie z Majorką, z kolei Barcelona uległa walczącej o utrzymanie Celcie. Przed rozpoczęciem spotkań 37. kolejki na wszystkich stadionach uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego 14 maja prezesa Atletico Madryt Jesusa Gila. Szczególnie smutno było na Vicente Calderón. Jesus Gil był sternikiem Colchoneros od 1987 roku. Zakończenie sezonu najszczęśliwsze było dla Espaniolu. Kataloński klub był jednym z 3 zespołów, który walczył o utrzymanie do ostatniej kolejki. Podopieczni Luisa Fernandeza pokonali Murcję 2-0. Pierwszą bardzo ładną bramkę zdobył niezawodny Raul Tamudo. To zwycięstwo bez względu na pozostałe spotkania dawało utrzymanie Espaniolowi. Radość trenera tej ekipy, Luisa Fernandeza, była nie do opisania. Na Estadio Mestalla komplet kibiców celebrował 2 bardzo ważne wydarzenia. Najpierw przed spotkaniem potopiczni Beniteza wnieśli na boisko okazały puchar za triumf w Pucharze UEFA. To pierwszy w historii taki sukces Valencii na europejskich boiskach. Mecz Valencii z Albacete nie wyszedł, przegrała 0-1, ale po końcowym gwizdku na Mestalla rozpoczęła się prawdziwa fiesta. Świętowano zdobycie tytułu mistrza Hiszpanii. Real Madryt to największy przegrany minionego sezonu. Bez żadnego trofeum, a na dodatek będzie musiał grać w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu Real przegrał z Realem Sociedad u siebie aż 1-4, doznając 5. z rzędu ligowej porażki, co nie miało jeszcze miejsca w 102-letniej historii klubu. Następnego dnia posadę stracił Carlos Queiroz, jego następcą został José Antonio Camacho. Wicemistrzem Hiszpanii, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka miesięcy wcześniej, została Barcelona. Barca też przegrała ostatni mecz sezonu z Saragossą, ale dla układu tabeli nie miało to już znaczenia. Real Saragossa odniósł prestiżowe zwycięstwo 2-1 i mimo, że przez niemal całe rozgrywki pozostawał w ogonie tabeli, to za wygranie Pucharu Hiszpanii wystąpi teraz w Pucharze UEFA. A tak wygląda tabela po 38. kolejce sezonu 2003-2004. Miedziwy deser. Naszym zdaniem bramkę roku w Primera División. Ronaldinho z Barcelony w meczu z Sewillą. Wszystko jasne. Do usłyszenia po wakacjach.